Cześć, mam z 20 strony Tanas, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale, witam was na odcineczku sąsiadów i oczywiście jest z nami Adaś Witam bardzo mocno. i jest z nami sąsiad Bolek. Witam bardzo serdecznie. Bronka nie ma, bronek pojechał załatwiać sprawy biznesowe w naszym gospodarstwie, podpisać wszystkie papiery ważne na temat różnych podpisania działek, ale to mniejsza z tym. Na razie Dokładnie. trzymajcie się, pozdrawiam. Bronka w dzisiejszym odcinku nie, bo tam załatwia różne sprawy, ale już w kolejnych Tak, odcinkach męci, kurwa. powinien się pojawić. W dzisiejszym odcinku, jak widzicie, zasiadam sobie do Newfoundlandu, jadę na sklep sprzedać naszą przyczepę, bo w Bolek, kolejnym najlepszy, odcinku. na następnym odcinku Bolek pewnie będzie sam nagrywał znowu. Bronek będzie jak męczył dalej. Jo, dalej będzie Nie to będę. na delegacji. No, Ja jadę sobie na na swoim sklep odcinku trzeba poczekać. sprzedać przyczepę. Przy okazji sobie sprzedam pole i kupię różne inne rzeczy. Tak więc ja sobie lecę. Widzę, że tam pracownik jakiś uogarniał chłopaszków. Dzieje się, dużo żeśmy wczoraj pomyśleli, posiedzieliśmy i Tak. pokminiliśmy. Troszeczkę na plus dla sąsiadów, bo sprzedając jedno pole dajemy im możliwość rozwijania się jeszcze bardziej, ale dzięki temu my też sobie trochę się rozwiniemy bardziej. Dokładnie tak, emisję zaraz też sobie odbierzemy, bo oczywiście ją skończyliśmy, mleko sobie też sprzedaliśmy. Ten 160 tysięcy na koncie już mamy. Tam też sobie emisję odbierzemy i tych pieniążków będzie znacznie więcej. Ale oczywiście dzisiaj sobie też troszkę wydamy, jakby nie było. Bo tak, sprzedajemy Cały naszą czas. przyczepę. Bardzo dobrze, ona jest widoczna na sklepie. Czekaj. Teren jest widoczny? To nie Ona jest jest, widoczne. jest. A, że ten. 6 tysięcy niecałe za nią zostaniemy. Wtedy sąsiedzi nie chcieli ją, więc Tak, nie chcieli, tak leci więc do sobie Żyda. ją sprzedajemy. Jak widzicie, jest kosiareczka Pottingera w promocjach. Mówię, że z promocji znikła ogólnie, ta beczka chyba, która była. Ale kosiarka dalej jest, tak To więc grunt, żeby kosiarka ją sobie została. zakupujemy. 7,2 złote godziny ma przepracowane. Akurat chcieliśmy naprzód traktora taką kociereczkę, tak więc idealnie nam tutaj będzie pasowała do naszego zestawu. Daj Boże, żeby tutaj Newfoundland się nie zarwał tylko. Nie, To nie będzie ma wszystko w żadnych. porządku. Dobra, ja sobie ją podczepiam. Jak będziemy przyjeżdżać obok naszego pola numer 110, które w dzisiejszym odcinku sobie sprzedamy. Muszę podjechać jakoś normalnie, żeby to wyglądało, a nie bokiem. Sprzedajemy nasze pole i kupujemy w zamian inne pole. Mamy już wypatrzone. Fajne pole, tak więc idealnie się ułożyło. Jezus. Ale tej kosiara będzie szła. Nie, to będzie coś pięknego teraz, ja na kosy, nie? A wy Takim łąkę kiedy zestawem. sprzedaliście? W tym sezonie chyba. W połowie wakacji chyba, czy Serio? nie? Jakoś tak było, no. Też niedawno. Po A środku jak wy tam. ją wczoraj, wy ją skosiliście? Pamiętasz te, co nieudane, Tak, tak, ta tak, to akcja była, ta owijaliśmy ją. szoka? No, to Dobra, sobie podjeżdżam potem. tutaj. Pole sprzedajemy, będą mogli sobie chłopaki tam w kolejnym sezonie kupić to pole. Będą mogli się tutaj elegancko rozwinąć. Tam sobie sprzedajemy to pole za No, my tam opcji rozwoju niestety nie mamy, 33,5 no bo tysiąca. sąsiadów nie wykupimy, więc. Dobra, ja sobie jadę dalej. Zaraz sobie też kupimy tamto pole, żeby tam nic się nie zrobiło, żeby nikt nam nic nie zasiał, bo o mój jest Gdzie dopiero teraz wyjdziecie? W którą zauważyłem. stronę? Tam, gdzie byliśmy, 26. Tamtą 26 będziemy uderzać dalej. W tamte rejony, tak więc zaraz się dowiesz, jakie pole sobie zakupimy. Pewnie 25-24. Bardzo dobrze myślisz. To takich rzeczy nie będzie. Ogólnie 88 tysięcy na koncie mamy i po sprzedaży pola jeszcze. Tam więc bierzemy sobie jeszcze misję zaraz i zobaczymy, ile Żebyśmy mieli jak najwięcej tych pieniędzy, żeby Dobrze, nie ma się można problemu, już chwalić. odbieram bardzo mocno misję. 56 tysięcy odbieramy Oj, za Jezu, naszą misję. Maria. Mamy 144 tysiące na koncie, a więc Coś dosyć ładne pięknego. pieniążki za tę misję wpadło, bo Warto około, było. wpadło około 80-90 tysięcy, jak dobrze liczę. 90 chyba dokładnie. No coś koło tego nam wpadło za tę misję, a więc dosyć fajne pieniążki. Troszkę roboty było, ale i tak to w miarę szybko nam poszło, żeby to ogarnąć. Wiadomo, tej maszyny też zostały w kość, no ale tak to jest, zawsze jakieś pieniążki wpadły. Proszę bardzo, jakaś areczka ładna, co? Bardzo ładne, jeszcze się rozkłada nawet. To Nie, no jeden. jednak jest robota, tym bardziej, że Czekaj. mamy kosiarkę z tyłu Pottingera. Może trochę starszą, ale grunt, żeby jednak była ta sama firma. Nowega nas uszczęśliwiło, że po raz drugi już możemy kupić na tej serii coś z wyprzedaży. Nie ma się. I mega, mega 7 nas. autogodzin tylko ma, więc nie ma aż tak strasznie dużo tego siarka. No, No. tym bardziej, to kosiarka. No. Ona nam się przyda na pewno na zaś. Ogólnie nie chcieliśmy kupować jej nic związanego z zielonkarskimi sprawami tutaj. Mieliśmy nie No kupować ale kosiarkę, jak. ale jak wyskoczyła w promocji, to No stwierdziliśmy, to że aż dziwnie nie kupić, tak? No.
Więc ona i tak się przyda. Lepiej, żeby była teraz kupiona niż... Tutaj, bo włączyłem. Zawsze działa, bo to różnie było. Przepraszam, że ty chcesz, nie wiem, kurz tutaj rozbić, czy co? O, dobra. Proszę, odczepił. Nie chciała się, się odczepić. Może chciałeś nauczyć pewnie. No nie, sprawdzam, czy wałek jest dobry, czy wałek nie pokrzywiony dalej, wiesz? No, wszystko jest git. Ale wszystko w porządku, dobra, sobie wycofam tu ładnie. Jezus, odczepię się pod drugi barek. Nie wiem, gdzie jest obciążnik, tak szczerze, dalej. Weź grubę. Odepnij grubę i ci pokażę, gdzie jest. O. Palcem pokażę. Pokażę ci palcem. A no. Co związane z tym? Masz zapięte tą podsiewacz? No czekaj, muszę go gasić. No tak. O, bardzo ładnie. Stare, super. Porządku. Zapraszam za mną. Już jadę. To podnieś gruber, fajnie by było, żebyś nie rył pod górkę. Zmieniło mi się na traktor, jak kliknę na podniesienie, ale... I przetarło tu trochę. Masz obciążnik, gdzie ja stoję tutaj bardzo mocno. Wręcz kucam nawet. Myślę, jak on tu włos. Wczoraj go odstawiałem, nie wiem po co, ale wrzucam. Od Micha zapewnił mi 80% ziarna. Dzięki serdeczne, Bóg zapłać. Szkoda, że tylko na mnie pokazuje. 4, 5, dobra, 7, 8. Będziemy brali tego moda na... Na drodze się przebiegł na ten mod. Nazywał, więc... Na to pokazywanie ile procent. 19 bel mamy stąd. 20, bo jedno bel. Ale elegancko łąka wygląda, teraz wszystko podnikało. Mijacki, wszystkie tam, więc fajnie to wygląda. Dobra, nie chcesz na nią patrzeć. Sobie biegniemy tutaj. Kupujemy pole o numerze 24. Tak, więc kurde, sobie klikamy i kupujemy za 57 tysięcy. Około tu jest 84 ary. I tam dosyć fajne pole, 25 ma 2 hektary, tam sobie te pole też dokupimy, ale to z czasem oczywiście. I będziemy mieli tu pole 3 hektary. Może za 2 sezony, albo za sezon, jak się dorobimy, zobaczymy. Dokładnie. Prawie tu 3 hektary będą, tak więc będzie tutaj już robi, bo mamy tylko 26, tam sobie dokupiliśmy, żeby było co tutaj robić. Nie daliśmy czadu, bo kupiliśmy coś koło 2,5 hektara, co nie? Bardzo możliwe, no. Liczę, więc... Jak nam pisaliście, idźcie w pola, to żeśmy aż za bardzo poszli, bo tu dokupiliśmy hektar, tam prawie hektar i teraz tutaj też gdzieś prawie hektar, więc no idziemy i nie śpimy. Ładnie, teraz poszliśmy. 87 tysięcy na koncie, ale jeszcze musimy kupić sobie przyczepę i przystawkę do kukurydzy, tak więc zobaczymy, ile tych pieniążków tam jeszcze zostanie. No i wtedy sobie tego kredytu też trochę spłacimy, żeby zawsze było mniej, bo mamy oczywiście 110 tysięcy dalej. Nic się nie zmieniło, tak więc będziemy sobie ten kredycik jeszcze spłacić, bo oczywiście będą sprzedaże w kolejnym miesiącu naszych zbiorów, tak więc nie wiem, Bolek, czy będziesz przewijał, czy nie? Tak, będę przewijał, bo ja na swoim odcinku robię sprzedaż. Tak więc będziemy mogli to sobie posprzedawać na odcinku Adasia również troszeczkę, tak więc tych pieniążków też tam troszkę wpadnie. No i tego kredytu na pewno z pół mi się zdaje, że oddamy po tych sprzedażach wszystkich, nie? Jak sobie jeszcze... Nie będzie dość ciekawy odcinek, bo my się szykuje, więc... To. Myślę, że nawet dzisiaj moglibyśmy, nie wiem, chociaż te 50 tysięcy oddać, żeby podczas przewijania nie zabrało nam tak dużo też, co nie? Niby jo, można by też tak było zrobić, ale ja później najwyżej sobie to zrobię. Bo kredytu brać nie będziemy, bo my na przystawkę potrzebujemy max, nie wiem, 15-20 tysięcy. Tak mi się coś zdaje, bo nie wiem, żebyśmy jakąś inną znaleźli. Nie wiem, będę musiał jeszcze poszukać. Przyczepa to nie jest jeszcze pewna sprawa, czy kupujemy ją u mnie, czy nie, bo jeszcze nie mamy na oku, ale to jeszcze są dwa odcinki, więc to tam na spokojnie. Więc się nie ma co tutaj śpieszyć. Ale wiemy, że mamy naprawdę sporo pieniędzy, więc możemy się teraz pobawić. Możemy też i spłacać kredyt i kupować. No i jeszcze mnie ciekawi, ile dokładnie zarobimy za sprzedaż, ale sprzedaż mamy bardzo dużo, więc powinno nam oddać. No, z 20 tysięcy. Tak, 20 tysięcy liczę już z samej słomy. Więc to już kolejny ładny zastrzyk. No i wiadomo, no, tam zboża, bo już mamy całkiem sporo. Dokładnie, tak. Sobie... Rzepak, owiec i na soi nie będzie. To będziemy sprzedawać, tak więc. No, soja dopiero i kukurydza będą na czerwcu, jak dobrze pamiętam, do sprzedania. Tak. Więc jakieś pieniążki, tak, to akurat, zamrożone. Żeby nie zapomnieć na samym sezonie. Będziemy mieli pieniążki zamrożone też, tak więc być może sobie fajnie też przed zniwami. No akurat właśnie na przyczepę będziemy mieli te pieniądze gdzieś tam na pewno odłożone. To ja może raz przy razie będę, bo ty będziesz na pewno gruberował jedno czy drugim. Ten fajny zostawi z tym agromaszem, to jest. Fajnie to wygląda.
61, a tu godzina zaraz na New Hollandzie wybije, tak więc w tych siadnokoszach ten New Holland sobie ładnie tutaj nacierał o tych motogodzinie. O, to koszenie, to zbieranie. New Holland porobił dużo, bo gdyby nie on, myślę, że samo zbieranie belek byłoby trzy razy tak cięższe, bo... Tak, trzy motogodziny na wszystko... Nie wiem, jakby się poradziły tam. No z mniejszą byście musieli jeździć raczej. No. O. Ja podpiąłem Deutsche na pusto i on zanim ruszył, to już było ciężko. A mówię, gdzie z pełnymi belkami? No. Nie, no naprawdę, dużo, dużo to dało ten New Holland. Mówię, takiego powera nam dał w gospodarce, więc bardzo nas to cieszy, że się to udało. Pewnie niedługo wlecą też jakieś ciekawe, nowe nabytki, ale w następnym sezonie. Jakieś wymiany, bo też planujemy jeden traktor wymienić, tak na pewno. O, który? Na pewno nie dojcza. Szkoda. Tak, już wczoraj żeśmy wręcz postanowili powiedzieć, że Dojcz zostanie ikoną tej serii. I myślę, no, matura że jaki Dojcz, tak i New Holland będzie z nami do końca. No New Holland na pewno musi z nami zostać, bo na nie zarobimy nie tyle, co on teraz jest wart, tak. To tak naprawdę nic. Dokładnie. Więc na razie te dwie maszyny, tak, może te dwa czynniki zostaną. To na razie zostaną, a później zobaczymy, jak to będzie. Może później się sprzeda najwyżej Deutsche, gdy New Holland się sprzedadzą. Jak sąsiedzi chcecie kupić Maseja od nas, to... No dzięki. Możecie się zgadywać. Chyba, no zobaczymy zresztą. Czy on tam ma... Jakie to pieniądze tak, będą. Można się nie zwiększać. No on akurat jest najdroższy naszych traktorów. Będzie 20-30 tysięcy. Pozdro. To już bym wolał zostawić naszego NTZ-a wtedy. Tak by był za dychę, 12 to już. Dychę 12 to... Dycha to jest może New Holland warty. No, to New Holland to dychę może się. O, kurwa, rewelacyjne. Dla mnie to jest... No, no, wjeżdżam no, zaraz, to 15 mogę dać. No pewnie za tyle by był. A sprawdzę, czekaj. Te małe ciągniki. Za ile być? 12,5 tysiąca, 22 masy i 10,200 Deutsch. Na szybkiej sprzedaży. Na szybkiej sprzedaży. No, czyli masy 25 pewnie będzie na sprzedaż taki, więc. Pewnie zbiłby. Grubo, grubo. Daj Boże, żeby tak było. O, proszę bardzo. Lecę zbiornik w końcu. Jo. No tak, bo to jest duży zbiornik. Teraz będzie full, no 7 ton, no i tak spoko, no. Jest dobrze, to nie ma co narzekać, tak naprawdę. Tak na sojkę to jest git. Będziemy mieli tej soi więcej, tak więc też powinno grać wincy. Będziemy no ile? Czekaj, ja nie wiem, zaraz zwiążę sobie tą ostatnią przyczepę. No nie, bo też mamy skoszone soje. Soi? Tak, bo my soje już skończyliśmy, no dzisiaj. A ile mieliście full? Dwa. Mieliśmy jedną. Tak jak w tamtym sezonie. No my w tym sezonie wiemy. Nie wiem, czy nie pierdykniemy dużo soi, żeby też trochę się odkuć. O mój Jezus, ale tam udałeś. No tam sam se dał tak bardziej. No będziemy mieli to pole, no, bo na gospie, tak. My na pewno dołożymy, no. Dołożymy soi. Typowo na gospie. Bo nie wiem, czy Bronek nie ma już sporo, zrobionej i mam wszystkiego po trzy pola. No myślę, że tak mamy zasiany. Rzepak zasiany, jęczmień zasiany, tak więc te uprawy już mamy z głowy. Teraz sobie pszeniczki dosiejemy. No i resztę zostawimy sobie na jakieś kukurydzę, na soję. I zobaczymy jak to jeszcze będzie wyglądało wszystko. Pokosimy no, sobie wszystko. Owiec, no, soja, soja i kukurydza. No. Zobaczymy, może z owca odpuścimy, ale zobaczymy. Kurde, my zarobiliście, że tą pracę żeśmy wzięli, bo... No robi o tenie. No te belki zamiast zmieniania tych belek na większe to jest coś pięknego, nie? Bo to największe można to. Bo ile one tam pojemności mają, to największe? Czekaj. Jak to 9? Wygląda? To, że te największe, to nie wiem. To 80 nie mają 9 tysięcy? A ja nie robimy 180. Ale nie, tam tak. Nie mam pojęcia. Ile by miały, ale mi się zdaje, że jakieś 9. Zaraz się dowiem, bo kurna dziot. Miałem 120 ustawioną, bo dobijałem na poprzedniej misji. Zaraz ci powiem, ile mają 150 i. Ale 150 to już jest fajna sprawa, bo to już ma z piątkę. O. Plus 5,5. 5,5? Zielonej trawy, nie? O, czyli najmniejszej, czyli takiej normalnej 3,5 ma, nie? 4,5 bodajże. Nie, czyli? Normalnie masz 3,5. Zielonej trawy masz 3,5. Zielonej trawy, dobra. Tak, zwykłej a zielonej. Siano mamy 4,5, jakoś tak. No. My siano mamy 4,5. Tak, tak. No to ja. My mamy 5. No a to tu byłaby 6,5 albo 7 siano, pewnie. A po co ty trawę? A, bo to na misji robisz. Tak.
Możemy. To się trawa. No i bo nam jakaś ta śpromka wyskoczyła na pracę, to też bym nie wiem, czy nie wziął, nie? Nie byłem cechatka fajna, no ale nie można zmieniać tych balek. Nie, dobrze, że żeśmy zaryzykowali, dobrali tą dychę, bo na tych dwóch misjach, które teraz były, spłacą nam pracę. No. Bo serio, przy niej robić teraz, bo to o wiele szybciej idzie. Nie wiem, jakoś mam wrażenie, że z nią o wiele szybciej się jeździ, ona lepiej to ogarnia. Tak jakoś, nie wiem, niby prasa to prasa, ale... Co prawda, to prawda. W życiu realnym by było widać wielką różnicę, bo wiadomo, dana marka, ale tutaj... W farmingu tego aż tak bardzo nie widać, gdzieś tam te 2 km jednak chyba robią różnicę. No, zawsze, no zawsze tak, no. My jesteśmy zadowoleni, ale no gdyby była ta zmienność... Zmienność i pikanie jakby i pikanie, no. Nie bardzo no to, to że mordę, że... Nasza w ogóle to jest tragedia. Musimy wam nasza sprzedać. Ja musicie piwczyk tylko sprzedać. Tylko trąbik potrzebuje. No, to z czasem na pewno się ogarnie wszystko. Musi, kurde, musi się do nich Holanda naszą prasę kupić sobie. Mieli dwie. No, no, takie rzeczy robić. Nie potrzebujemy. Nie, nie wiem, zanim dostaliśmy. Niedużo. 16, 17. Zawsze coś, nie? Jakby nie było. Byście mieli. Zawsze to jakieś pieniążki na nową prasę, nie? A ja ponad 20 tysięcy ma kalka, więc. Okay. A ile ma tego godziny ma ona na sobie już? Ma czhale, właśnie. Ma 5 motogodzin dokładnie. Ciekawe, ile przeprasowali. Jak na prasę to jest dużo. No. W tej serii, gdzie naprawdę to prasowanie wy nie mieliście jakoś mega wiele. Tutaj słomy jednak żeśmy się narobili i tych sianokosów też, co nie? No. Teraz no, prasowała spokojnie i ponad jedną motogodzinę, to jest pewne, co nie? Jak w tej serii. Lepką motogodzinę. Sama przecząsarka i przyczepa do zbierania bermia po motogodzinie. No, półtorej, może i nawet, i półtorej godziny zrobiło. Grabiarka bodajże miała 1 i 3, jak się nie ma. Tak. Zrobione. Przyczepa do prasa będzie miała podobnie. Półtorej motogodziny będzie miała. Motogodzin naszło. No ale no. Po to są maszyny, żeby zapierdzielały w polu. Dokładnie więc. Tak. Muszą się spłacać. Tak, ale nad tą prasą to nie głupi pomysł, tylko że teraz no jakbyśmy mieli coś wymieniać i byśmy mieli kupować, to po ile są prasy, są drogie przeważnie, więc... No właśnie, musimy oryginalne kupować. No, no ale oryginalna, nawet najtańsza teraz, ta Pottingera to jest 50 tysięcy. Una to jest prawie 60, no już cała reszta to już... Liczmy na promocję, budżet... no, za to mogę powiedzieć więcej. Liczmy no na tak, promocję takich, i tyle. No takich rzeczy, no to licząc tylko na promocję, ale... Ale na razie ta prasa... Na razie, pozdrawiam cię. Pozdrawiam cię. Lepiej na... sklej. Co? Mamy narobione. Robiło się. Ja tu widzę, że masz tylko szumę, tak więc niedługo będzie mogę sobie pojechać i zasiąść tam to pole też, tak więc... Ideolo. Wtedy pojadę sobie, nie wiem, Masejem albo tym. Nie będziemy teraz nim Holanda przypinać do siewnika, teraz pojedziemy sobie jakimś innym zestawem. Żeby to też inaczej wyglądało. Nie zawsze nie Holand. Mówię, że jedną mamy skoszoną, drugą zostawiamy na odcinek. To jest fajna sprawa. Nie, łada się też na odcinku, będzie kurdza koszona, tak więc zapraszam. Właśnie, bo to jeszcze z jesieni mamy dwa odcinki, więc kurna, my z tą robotą to naprawdę... No, wy te kopanie jeszcze najgorsze, nie? Znaczy, wiesz co, nie mamy dużo, bo mamy teraz to jedno malutkie, wąskie poletko, które koło was jest, więc ono będzie tam sobie skopane na spokojnie później. W odcinku Adasia zostawiamy, bo je od razu automatycznie sprzedajemy. A ja na odcinku będę kopał to koło domu, nie? Więc to też spoko. Najpierw muszę poobkaszać kukurydzę do przyczepy. Co że sprzedajecie? To? No bo po cholerę to czekać. No z jednej strony też tam zostało takie no. Miejsce bez niczego. Takie na buraki tylko mieli. W sensie nie, chodzi mi o sprzedaż, że buraki sprzedajemy stamtąd bezpośrednio na skup. O to, ale, nie że pole. Ale pole sprzedaż. Nie, pole. Nie. Chodzi nam o to, że będziemy buraki od razu sprzedawać, nie czekać, nie? No tak. Dobrze, pole. A tu proszę. Mm. Nie, ono pole, mamy pomysł jeszcze pole. Na... Jeszcze jeden sezon mamy pomysł na nie, więc jeszcze jeden sezon zostaje, nie? Dobra, nie ma problemu. Też dobra, ile coś od tej soi miałeś? Miałeś mi powiedzieć i się nie dowiedziałem. Już ci mówię. Ciekawe. No, na pewno. Tu jest ósymka i tu na przyczepie pewnie mi nie pokaże, nie? Widzę gubi, to wiesz. Kurde. Może być różnie. No czekaj, w tej chwili. Czekam. No problem, mamy czas.
Tutaj ładnie też pole spracowane jest, więc mamy robotkę też fajnie zrobioną. Następne odcinki pozbieramy ładnie. Ja dokładnie. Pozbieramy sobie wszystko możliwe, że rozrzutnik przerobimy i na rozrzutnik będziemy sypać kukurydzę, a przyczepę przerobimy już na belki, żeby sobie te belki mieć załadowane. Jakby dzieca na to po prostu i zawieźć i tyle, nie? Jep. Lubi się nie bawić. Może kiedy mądro nagrywaliśmy tych sąsiadów do Bronka? Wczoraj? Ja wczoraj. On porobił, aha, on kosił tam swoje to. My mamy prawie 13 ton, niecałe. 12,5 powiedzmy. Ładnie. No, my mamy 9. Jedna pola. To jestem silny, bo żeśmy w tym roku w ogóle to nie był sezon nastawiony się na soję. No, a dało. Uzdro. Ogólnie dziwne, bo soja daje, tak? Niby jest najdroższa, a te 9 ton. Znaczy, wiesz co, ciężko wywnioskować po tych polach, bo no. Te pola są takie krzywe. My akurat na takich polach, no jedno mieliśmy dosyć fajne, to tam wiedzieliśmy, że coś w miarę będzie, a no ale nie liczyliśmy. W ogóle liczyliśmy. Macie numerki pól, na których to robiliście? Tak z ciekawości? Tak, 88. Poczekaj, ja bym sobie to sprawdził. 88, dobra, oraz? I koło domu tutaj to ostatnie, to takie winklowate, którego nie będziemy mogli połączyć nigdzie. Czyli to jest numerek, to jest 63. 88 i 63. To jest wtedy hektar... Ile jest 88? Ile ma hektar? Nie. Ja pierdzielę serio. 88 ma dokładnie 0,9. Matko. A tu jest... Które to było to drugie? 63. No to jest pół hektara, czyli masz hektar 40. Tyle soi miałeś, tak? A my mieliśmy na polu ile? 91, tak? To jest. No to my mamy równo z hektara. Jednak ma hektar to 91. Boże, my mamy tak równe pola. Ja jestem silny, bo my mamy hektar, właśnie nie. Szok. Właśnie tutaj nie możemy tego hektara nigdzie... 26 równo hektar, 91 równo hektar, 97 równo hektar. Jestem w szoku, jak każdy ma hektar. No akurat z Imperiumy 90. Mamy. Boże, to ma 2 hektary. Jo, no nie całe 2 hektary, bo tu no, gospodarka odchodzi. Rok. Teraz półtora będzie miało. Kurde, tak sobie teraz myślałem, najgorsze jest to, że stracilibyśmy na tej przyczepie. Dobra. Może jednak kupimy jedną już jakoś teraz na te buroki, bo to przy burokach to będzie kurna potrzebna z jednej, z drugi. Na internety jakie tam przyczepy są, to coś kupimy. No my całe szczęście mamy już dawno wybraną, więc nie musimy tutaj zastanawiać. Dobra, ja oczywiście. Dobra, ja jedno pole kukurydzy mam skoszone i dało z niego 8800. Bardzo serdecznie podjechałem już na pole, nasze nowe. A ty już tam siedzisz? Właśnie, to wjechałem na nie. No dobra, ja już zaraz też jadę, tylko spisuję oczywiście. Zobaczcie tu naszego ziomka, słuchaj, ciekawego. Jego ziomka? Co? Jego ziomka? Radiobus mówi, bo jakieś dymy są, mordo. Radiobus musi przyjechać natychmiast. A, dobra, tak jak dobra, i siedzimy, przejdźmy, co są ustawione. I opuszczamy i lecimy. Lecimy, dobra. To jest fajnie uprawione, tak więc ino wjeżdżać i siać. Lewa strona, tu trzeba pamiętać, że dobrą miejsce wyładunku na soję zrobić. I ładnie będziemy mieli już kolejne pole zasiane. Będziemy mogli sobie resztę uprawić, zostawić na wiosnę i też tamten łowie zasiać. Owiec może byśmy zasiali na 91, co? Teraz. Czekaj, jak to wyglądało tam w sezonie? Soja, dobra, soja będzie szła tutaj. Na 90. 62 jest teraz kukurydza. Jeżeli robimy soję na tym dużym tutaj za domem, no to owiec możemy dać albo na 91, albo po kukurydzy. No to na 91 bym dał wtedy... Trzeba, bo jeszcze 93 mamy. Mój Jezu. Tak. To na 91 tak byśmy dali kukurydzę teraz. Mhm. No, na resztę... Albo na 93 kukurydzę, bo to chyba nie było. Była tu. Nie, nie było. No, można i tak zrobić. No tu był ten kawałek. Zawsze będzie mniej kukurydzy. No. Znaczy właśnie to ja bym nie wziął tyle kukurydzy, chociaż zobaczymy. 93 i 91. Które pole jest większe? 91, więc ja bym na 93 tak to zasiał kukurydy. Można, no, niech będzie. Po co hektary takie? A nareszcie łowiec i teren. Jo. Łowiec i soję i ogień. Jo. Dokładnie tak. Soja na 90 plus clean. No to pierwsze będziemy musieli
rozwinąć. Jeżeli będziemy mieli dużo pieniędzy, no to jeszcze się to kupi pola, ale wątpię. To kosztuje kupę pieniędzy. A, to na spokojnie. Że już te hektary tak żeśmy dobrali festy na ten kolejnym sezonie będzie można posadzać. No mamy kurde tak, dokupimy to wasze. Na pewno. To fajnie się zgra, a tylko że dopiero je kupujmy kurna dziot, nie wiem, zobaczymy może na wiosnę. Bronek właśnie potrzebował pola kurna dziot, wiem, że nie wiem co on rozpisał, ale wiem, że potrzebowaliśmy i pole na kukurydzę i pole na buraki i to wasze pole nam na tak dużo tam da, bo jest tak fajne, równe i ono pod buraki to jest no delicious, bym powiedział, więc super, mega się cieszę. Ale to, że nie można wyorać tego, nie? No tak, niestety, no my tak będziemy, no i po drugie jesteśmy mamy, trochę zamknięci. My jesteśmy w podobnej sytuacji, nie? Bo my też pole numer 113, no niestety z jakimś tam bólem będziemy musieli też sprzedać, bo no nie jesteśmy nic w stanie z nim zrobić. Gdzieś ta 120 fajnie, że ją żeście sprzedali, bo może gdzieś tam w ten deseń pójdziemy sobie, ale czy to się uda? Fajnie, fajnie, bo na początku przydały się takie małe pola. No ale teraz w tym naprawdę no jeżeli mamy mieć bez formy rozbudowy, to się nie opłaca, co nie? Jestem ciekawy. Dlatego no dobrze, że wykorzystaliśmy to i kupiliśmy te pola, bo by się w ogóle nie pojawiły może niektóre. Dokładnie. Czy na te 60 dalej łąka będzie, jak przewiniemy wszystko, nie? Czy coś się zmieni? 64? Na 60 co? A, tu, no. Ciekawe co będzie. Zobaczymy. Na razie nie było, tak nie mamy pieniążków i tak mówię dużo. Mamy jeszcze możliwość kupna jednego pola, ale to w następnym sezonie dopiero, tak? Na wiosnę ewentualnie może że nam coś dobrze przyjdzie. Boże, sąsiad jedzie z jakimś zestawem grubym. No. Boże, na lewo gdzieś tu. O, za te, tak. Dzień dobry. Na serdecznie, bo prasa mi pierdolnęła na zakręcie. Jak kurwa, prasa lewitowała, mój Jezus. Widzicie? Jest odpadki. Piwory. O Boże, jaki zestaw jedzie na sianokosy tam. Kurde, tak pięknie było, a się zapatrzyłem, że wy tu jesteście, no i skręciłem w płot, przywaliłem. Jeszcze coś nie ma? Ale już jest na 131 tak już? Tak, tak miałem pięknie. O, to my też tam mieliśmy misję, raz. No, 131 to jest piękna misja. A to jest ta, co ty jako pierwsza tak, mieliście? Tak. O kurde, proszę, jak pięknie. A ja tu mówię, kurde, ją wzięliśmy już przy poprzednich odcinkach, mówię, no nie będę ją oddawał. Zacznę chociaż sobie trochę. I do jesieni ją na pewno skończymy, no, więc spoko. Potrzebam, sieraz mi oko robiłem. Witam tu serdecznie. Ale tu jest klimat. Ja pierdzielę, te trzy pola jakby tu kupił, fajnie, to by było sens tu tak przyjeżdżać. W dół schodzi, nie? Ale ja pierdzielę, że, ale ładne jest serio. Kolejne kurwa, żółć mnie zawołał. Kolejne pole, które jest misją, co nie? Jest pole 55. Które kolejne nie będzie udane, bo jest za 8000, jest to bardzo mały kawałek. Więc hit. 55? Po jest lewej stronie na górze, koło waszych pól tam. A dobra, gdzieś tutaj. Już to widzę, bo ono jest jak 80. 50, no one jest naprawdę malutkie, no. 8000 nie ma. A to dobra. Widzę. Dają takie datki, że mówię. Przecież na luzie można by było co to wziąć to zrobić w jeden odcinek, ale... Ja też chodziłem misję na samokosy, to mam zestaw. Do koszenia idealne. No to koszę w tą kosiarką teraz, tym zestawem? Ta łąka to jest 2 minuty skoszona, to nie? No tamta to jo. No ale no co to da, żeby nie było, że znów weźmiemy, narobimy się, zostaniemy za to, nie wiem. 1500, tak? Bo nam się nie zgra misja, nie? Jest tak jest. Mam że czas co dam. Jest, jak jest. Tak będziemy przewijać tak to i tak. Możemy sobie tutaj troszkę czasem poświrować, możemy po 12 z przewinąć, może coś jeszcze na promocji wskoczy. No bo jak je zobaczyło wam, to jest czas na 15 minut. Czekaj, zobaczę, czy tam świnie nie zdychają. Nie, no miałem karmione. O właśnie, jestem ciekawy, ile opierdzieliły. Tak musisz. Ładnie. Tak musisz nakarmić się, jakbyś chciał przewinąć. Nie powiem ci, że... Kurde. No kamera trzeba zrobić, jak przewija. Ile ja wtedy tam nas przywiozłem? 8? Nie, a ty 6. Robisz temera na odcinku właśnie. Mogę zrobić teraz na koniec, no. No, to weź zrób, bo i tak trzeba będzie, więc... Ja na koniec mogę zrobić, nie ma problemu. A tym bardziej, że zaraz zasiejemy. Nie wiem, czy to nie starczy, kurde, na kolejne przewinięcie, to co mamy. Maksymalnie dokupię, żeby mieć spokojną głowę, dokupię baga. Albo dwa. No, to siewy, to teraz to jest petarda, nie? No, jednak 7 metrów to jest 7 metrów. Tak, to zaraz uniec. Jo, przyjechali, my już, dobra, uniec. Ty przyjechałeś, ja byłem w szoku, że ty już tyle zasiadłeś, co nie? Nie, jednak 4 metry, nie? Ja wezmę kurde, nie, na ładne pole musimy też przypierdzielić.
Ja akurat fajnie, bo tu przybiegłem sobie, mówię, 20... Bronek pojechał, na pewno coś dogadam. Jo, 26, takie samotne jest, mówię, trzeba coś dokupić, nie? No, a naprawdę, podoba mi się właśnie ten... A to kiedyś 25 na nic by nam naprawdę mega pasowało. Naprawdę, ale na nawożenie byłem tutaj kiedyś... Chyba będziemy mieli pieniądze na takie pole. No za milion bierzemy. Chcecie mieć sąsiadów przez parę odcinków? Nie. Właśnie pożegnaliśmy się właśnie z sąsiadami. No chyba, pole. Żeby z wami się przywitać, to tu weźmiemy i... Nie, bo łowsik przychodzi na pole. Później wam sprzedamy. Kiedy, za mną? Tak, ja za tobą weźmiesz tam ten poprzecznik, tak. Ja ten poprzecznik już zrobiłem. Jakbym chciał, to ja bym to na raczej zabrał tutaj, tak szczerze. Ja mam popatrzone pola, ale to już są duże, powyżej stówy praktycznie. No teraz są takie pola, nie? Wstają, albo jakieś małe, malutkie pola. Dlatego dobrze, powoli wykupujemy się, powoli coś tam się robi. Ale tak 120, żeby 130 i 131 zrobić łąkę, to coś pięknego tutaj, nie? No. Klimat fajny to ma. Ej Boże, może kiedyś. Ty tam wziąłeś już na raz wszystko, tak, to, nie? Tak, tak, tak. Dobra, ja tu przestań zrobię. Możesz tam podczepić tura. Ja sobie zaraz przyjadę, podczepię pod Maseja paszowóz i co zrobię TMR jeszcze IBA Junia. 31 minuta odcinka, tak więc dosyć fajnie nam to zleciało. Troszeczkę pracy ja wezmę zrobione. Tak to niucha i przyjadę zwałować. Nio. Proszę mi od razu obciągnik zostawić do Deutscha, nie? Jop. Myślę, nie jest skończone to gruberowanie, no ale to się skończy na spokojnie. O, ale to na dwójkę się liście? To jest. Co? Czyli tak. Jeden tak, ktoś tu uprawił. Nie. Nie. A dwójkę sialiśmy. Tak, nie. To pole było to uprawiam. Parę minut, więc. Ej, jak ja bym to zdążył skosić... No. O, mówiłem. Proszę bardzo. Mówiłem, że jako 12 przewinę to coś się wydarzy. Proszę państwa. Ale, kurde, mam pieniądze. Gdzie są jajka? Halo, kurde. 3300 mordować pod pinę. Dobra, panowie, jedziemy to możecie jajkami. Gratulować. O, a dzwony w kościele zabiły, słyszysz to? Nie. Bolek, słyszysz? A nie, bo ciebie tu już nie ma. Nie, kościół może gdzieś tam. Czekaj. Ale nie jest 12, kurwa. Jak to nie? Była 12. Ale to... To wy mówicie o grze, czy o w życiu realnym? Bo aż okno zamknąłem. Nie, w farmingu. W grze. Bo jest 12 w grze, dlatego... Nie, no byłeś tu. Dobra, to fajnie by było, jakbyście do końca odcinka poczekali. A to jajka też sprzedajesz? No chłopie, jak wiesz, ile my mamy? Ile Adam, ale Adam się jedź. Odbijemy! Jezus Maria, już biorę przyczepy, zapinam i jadę. Jedź Adam też. To pierdzi wywołowanie na razie. Fajnie by był, w ogóle fajnie by było, jakbyście poczekali aż sprzedam, bo wtedy bym mógł powiedzieć, ile zarobiliśmy. Bo ten, bo no ja będę przewijał następny odcinek, więc. No jo. Dobrze by było, no, jak problem. Chociażbyście się, bo odmówię, to no, mogą problem. Być naprawdę. No też, no my też musimy sprzedawać, więc. Pieniądze konkretne. No ja już jadę przyczepami powysypywać co mogę i. Czekaj, jak to wygląda, co ja chciałem zrobić? A, promocje czy jakieś są? Warzywka mu jest. Jedziemy chyba tą warzywkę. O jezu, Superlinga. Po raz pierwszy ta gra nam dała coś takiego przebliznego. Ej, podróbam, gdzie jest ten? A, dobra. Na polu. Możesz tam zostawić youtubera najwyżej. Youtubery. Dobrze, bo zaprzeżnika sobie poradzę, jakoś nasypię. Tego. Ja ci przyjadę i ten, dam. Proszę ją, to zapraszam serdecznie. Nie, bo chyba się pierdzieli, jak nie powiem co z czym. Ale wyczekaliśmy, a ostatnie. A tak dni, myślałem, tak że coś czas... mówię o 12 może coś wskoczy fajnego, nie? No i. Cały czas no, coś te jajka... szukałem i w ogóle. U nas w tym momencie kolejne dobre pieniądze. Jakbyśmy się. Nie wiem czy dobrze liczę, ale może być 100 tysięcy. Jezu, jakby nam dało 100 tysięcy za jajka, to. No nie, no nie wiem, że 100 tysięcy za jajka, ale będziemy. Nie ma. A ile macie palet? Dużo? Nie wiem, zaraz będę jechał liczyć wszystko, ale jest sporo. Pan nas widział chyba. No, coś tam widziałem. No u nas aż tak dużo nie ma, więc... Zresztą nie wiem, czy ile tam... Mamy cztery palety chyba, no. I tak jest dobrze. No ja, no jak na nasze tutaj wyczyny... To... No my kurde, na to przez co spłacamy ten wielki kredyt, więc jakby nam teraz niby nie dawało nic, to... Dobra. Chyba mógł się poszedł i pójść wiesz. Nie wiem, się, mi się przypomina ten stary kurnik z 19, który potem wyszedł z tym obornikiem. To była fajna zabawa. Tak, no to... kurniki można iść wtedy, co nie? No kurde, no a my cały czas chcieliśmy, no ale no nikt nie jest w stanie na razie nic przerobić, bo to trzeba. Nie, wiem, to wiem, trzeba w ogóle całkiem inny skrypt napisać, bo to wiesz, kury muszą zacząć coś dawać, nie? My ogólnie mieliśmy pomysł, no. Żeby zrobić sobie chlew, znaczy inaczej. Mieliśmy pomysł taki, żeby zrobić pryzmę obornika. Która łapie z całej mapy.
dystans obornika nakładania, nie? I chcieliśmy zrobić kurnik, który jest płytą obornikową. Pojawia się w nim obornik i zamiast uświń, to by nam się pojawiał właśnie w kurniku, nie? I nie wiem, czy w coś takiego nie pójdziemy, jeżeli przez jakiś czas jeszcze się takie kurniki, no, nie pojawią. Bo pomysł jest naprawdę przedni, nie wiem, czy to dałoby się tak idealnie zrobić, jak mamy wymyślone, ale może jo. A gdzie to w ogóle jest, panowie, ten skubiaj? Tam na lewo, na górze mapy chyba, na lewo. A co wy kiedyś jechaliście, jak my misję robiliśmy? Miejski skubiaj... Po lewej na górze. Nie. No. Po lewej na dole. A to dobra, wiejski, dobra, to może i jo. Po lewej na dole. Czyli nie miejski, tylko wiejski. Wiejski, dobra. A miejski, nie, bo tam jest, był nie, bo tam jest skubiaj po prostu. Aha, skubiaj jest, dobra. A tu jest wiejski, dobra, czyli na dole. Dobra. Wrzucamy sobie to, bierzemy jedną belkę siana. O, bada mi się jedzie. TMR-ka. TMR-ka się zrobi. Miążki się zarobi. Gorsze jest to, że tam akurat nie chce mi się tą przyczepą zjeżdżać, więc na normalne przyczepy sobie poładuję te jajka. No, ja nie chcę. Nie chce mi się teraz zjeżdżać tą platformówką naszą. Dobra, jedziemy na kurnik. Bierzemy beleczkę. No to jest prawie 1000 więcej na tonie niż jest teraz, więc... No ja mówię, no my czekaliśmy. Bardzo na tą cenę. No my też odkładaliśmy, bo to bez sensu sprzedawać coś, co się wolno produkuje i... Jezu, coś pięknego na to przewijanie, na to wszystko, ile kredytu będziemy mogli oddać. Jest to plus ogromny. Świdra włączyć. Dobra. Jedna belka jest. W końcu tej kieszonki się pozbędziemy z tego. Wszyscy pryzmawice. No już też ciekawi, ile zarobimy z tych jajek. No na pewno kredyty sprzedamy. Znaczy sprzedamy kredyty, fajnie, oddamy trochę. O, to mam sprzedać, nie? No i mam, oddamy. Żelandowi. Żelandorowi może się odsprzedać. Żulmanowi. 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 Teraz chyba czas na 40 tam, żeby znikło zapotrzebowanie właśnie. Kurwa, bym poszedł cię wyciągnąć, to nie tak. Jeszcze chwilkę mordeczka. Ja zadzwonił do Zbyszka i za 5 tysięcy, Bronek pojechał za 5 tysięcy zakontraktować poza odcinkiem. Na co? Wtedy jajka. Jajka? Też nie jest kontrakter. Dobra, ładujemy sobie ładnie chwileczkę. O, w sumie mamy teraz, byśmy mogli nasypać później. Nie wiem, jak sobie to TMR-a zrobię. Zależy, czy wejdzie cały, bo to z tym sianem jest problem, ale jak to wygląda. 30% rozmnożenia, wyżej płciowa, 16% TMSD. Dowalony i poprosimy sprzedawanko na pełne. Czy będziemy mieli 100 tysięcy? Będziemy mieli. Będziemy mieli. I jeszcze będziemy mieli więcej. I za jaja zarabiamy my 18,5 tysiąca. Oj, przepraszam, jeszcze jedna gdzieś się tutaj... Przepraszam bardzo, nie wiem, czy nie będziemy my mieli 100 tysięcy za jajka wtedy. Kurna, czemu one się jeszcze... O Jezus Maryjo, już mamy się doczekać, aż dojedę. Najpierw załaduję, znaczy. Trzymaj się wtedy. Kurde, czemu ona nie chce się... Kurwa, stój, Nie puścimy. Szczepa się wyjebała. Bardzo ładnie. Próbowałem się... O, dobra. O. Dawaj. Od razu lecimy, kupujemy kury chyba, nie? O tak mówiłem, 20 tysięcy dla jajka. O, ładnie, 20 tysięcy run. Ja sobie mogę 20 tysięcy. I spłacić, nie wiem ile. Dawaj, 80... Ty, ile potrzebujemy? Nie wiem, 60 tysięcy. 60 tysięcy spłać. No. Płaciłem 60. I zostało nam 60 tysięcy. Że spłaciłem 50. Nie, dobrze. 60. Nie, przepraszam, jednak 50. To przepraszam, nie jest coś bez ile w końcu, bo nie wiem. Bo mieliśmy 50 tysięcy spłacić, 110. Dobra, przepraszam. Sąsiad, ile tych palet masz w końcu liczyć? No czekaj, ładuję wszystko. Boże, to ile ty masz tego? No kurde, no trochę jest. Nie wiem, w tym kurniku trochę mają tego. Interes życia w tym momencie, jeżeli my za 4 palety, do 4,5 ja palety... Ja mówię, że ja tu, no 50 myślę, że na pewno zarobione, ale yes. Ile więcej, to się dokaże, jak dojedziemy. To niestety to nazwę mi nie pokaże, bo nie mogę pasami spiąć. Tak. Dobra, odczepiamy, bo niepotrzebnie dwie przyczepy przyciągłem. Nie wiem po co.
Jeszcze jednego TMR-a mogę sobie zrobić, jak wy jeszcze tam jeździcie, to akurat... Ja, jakbyś mógł, to... Mogę sobie jeszcze jednego trzasnąć. Na dół z tym palić, jo? Tak, na dół, na dół. Dobrze, czwóreczka na szybkiej skrzyni jest, to... Ops. Już wszystko załadowałeś? Tak. Jedziesz koło nas? Nie. Próbuję tu przez pola, żeby wam nie robić 10 minut odcinka jeszcze. Ja mam 40 minut. O jest, ja mam z drugiego końca, mam całą, no mam połowę mapy do przejechania. No spokojnie, jeszcze jedno temera, które sobie znowu zrobić. To może Adam podpinać się wały od razu, nie? Ja tam... chcę zobaczyć, gdzie on jedzie, bo chciałbym zobaczyć jego zestaw. Mój jest, on z tamtej strony młyna jedzie. Gdzie ty kurwa jesteś tu? Nie obrażam. O mój Jezu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No z 12 sztuk może ma. Czyli jeżeli... 55 tysięcy, 60 może będzie. No to będzie spoczko. Tableczkę właśnie my sobie rzucimy. Ja to przy ciebie zostawiam, bo... Tak, ona musi polecieć na tamtą gospę później. Znaczy na, najpierw na sklep, żeby przerobić sklepie, tego. Ładnie. Burty. Dobra. Ogólnie trzeba zbimy pamiętać, dalej, żeby też sałatę i miód sprzedać na zimę. Bo żebyśmy znów nie dali się. Ja sobie na swój odcinek wszystko poszykuję ładnie. No ja też. No u nas dwa najbliższe odcinki to właśnie sprzedaży oprócz pracy. Wszystko sobie poszykuję właśnie w styczniu na start chyba na sprzedaż, żeby przyczepy zwolnić. Ładnie. Żeby nie ładować tego później i... No sałata to będzie można sprzedać w kolejnym odcinku. Fajnie, będziemy mieli takie dwa fajne odcinki typowo zimowe. Jak to się no, mówi? No można tak powiedzieć. Że i wy sprzedacie i się dowiemy ile wy macie i my sprzedamy, więc są pracy. Niech to fajnie, naprawdę. Coś pięknego, nie, że to te jajka jeszcze weszło, to... O, sąsiad jedzie. A wy czasialiście za dzisiaj ten? Pszenicę. Za oprawę? Pszenicę. No jeszcze nie wiem, ja nie mam tej rozpiski, kurna dziot. Pszenica jeszcze nie stać tam, na spokoju. W listopadzie też? Nie, raczej tak. To będzie późno, więc nie wiem, czy nie wolno wiosnę. W listopadzie jeszcze można. Nie wiem, czy nie wolno wiosennie. Pszenica akurat jest tak dość długo rozwinięta tutaj. No, ale to wtedy ją później da, więc nie wiem, czy jednak no to, nie. No to wiosnie też tak później da. To w listopadzie jeszcze może siać tam, na spokojnie, nie? Czekaj, bo kurde, ja nie mam zaznaczone, a nie wiem, na który budynek się kurwa paleta spadła. Ale dobrze zobaczyłem. Miałem się kierować bardzo, bardzo na skos tam, więc nie wiem, czemu jedzie pod górę. Tak. Jadę na skos. Dobra, wiem, ale teraz do którego, bo tam jest jakiś, widzę, oddzielny jeden budynek. On zaczyna się może zapisać na tym. No i to tak jak myślałem, że tu jest oznacz miejsce. Dobra. Jeszcze jedną. Jeszcze jeden TMR sobie ukręcimy. Jedziemy wsypać. Jeszcze dwie minutki niecałe. Dobra. Chcesz trochę powołać na nas, żebyś się tam gdzieś nie nudzić, to... Nie proszę. Ma problemu, na razie się nie nudzę. Zasypał sobie dalej, tak więc no problemo. Pan, że będziemy mieli te TMR-a coś ukręcone, tam będziemy mogli... No też mnie ciekawi, co ci zarobią dokładnie z tego. Więc daj Boże, żeby tak było. Dobra, sypimy. Ej, pokaż mi to jak kury, trzeba będzie też im dosypać na zimowe przewijanie. Dobra. Jest full. Już ukręcone. I to jest elegancko. Ajajajaj. Muszę zamknąć. Jak to wszystko tu wygląda? Tutaj tam zostało raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć belek i kiszonki, a na pryzmie mamy kiszonki jeszcze. Ja pierdzielę skawał, żeby tą mapę przejechać, jakbyś chciał drogami jechać, 16, to ja nie wiem, jeszcze 10 minut byś robił. 16 ton. Jeszcze zostało nam kiszonki, 17 w sumie. Na pryzmie same. Tak. Na pryzmie no i jeszcze belki. Dwa sezony. Samych belek możemy skręcić 6 TMR-ów, tak więc. Jest. Samych belek, ale gdzie jeszcze z pryzmu. To już w ogóle jest hit z hitów. Dobra, sobie traktor zostaje, bo i tak trzeba będzie później bylki pozbierać. Tylko liczę, że za jakieś naprawdę 2-3 sezony, jak te krowy ruszą, no to będziemy wtedy kokosy zarabiać, tak? Ja odłożę header. Ja właśnie wjeżdżam na posesję z jajkami. Dobrze, dobrze. Jeszcze minuta. O, busy już czekają, człowieku, na targi, żeby zawieźć. Czepimy sobie to. Już nie będziemy nic kosić, tak więc można header sobie ściągnąć, bo trzeba będzie tą przystawkę ogarnąć, tak więc mogę sobie ten wózek wziąć z tych szatorów w końcu. Tak, bo on tam jak ops wylądował, tak zostało. To będzie łatwiej to i header schować, umyć i schować. Będzie można. Dobra.
lecimy jakoś 50 tysięcy na koncie. No, z 50 będziemy, z 50 da za te jajka. Jobanie, bro. Co jeszcze nie są jakieś kokosy wielkie. Jak wymieniliście 20 bez kurnika takiego dużego, to czeka jeszcze jedna. 47 tysięcy bez jednej palety. A nie, tu już wielki ciur jest na tej palecie. Ops. 50. Dobra. To ładnie. Teddy. 30 tysięcy więcej, naprawdę, to jak mówisz, że no to nie jest jakaś, no, to nie jest wielka różnica. Tylko, myślę, że tak, że my to mamy chyba z półtora sezonu, a wy macie to z pół sezonu. No to, a, jest no to jedynie to wtedy, ja. My nie sprzedajemy. Mieliśmy 18, nie, mieliśmy 15, jak zaczyna. No, 50 koła. No, no wiesz, zawsze coś, nie? Kredyt może spłacić. 63 koła, pięknie, pięknie. 50 tysięcy mieć, a nie mieć na tej serii. Spłacam to od razu przed przewijaniem, tylko zostawię sobie końcówkę. Boże, 165 tysięcy kredytu jeszcze. Dobra, to ja mogę kończyć sobie, tutaj też ładnie temat zrobiony, header umyty, będzie można go schować. Ja się masaję, żeby nie tracić paliwa. I co, myślę, że w tym odcineczku to będzie na tyle, jak się podobało. Zostawcie łapkę w górę, wpadajcie na kolejny i poprzedni do chłopaszków i do następnego odcineczka. No i trzymajcie się, cześć! Cześć! Na razie!